Także bardzo gorąco pozdrawiamy. I teraz widzicie Państwo wiadomości dnia, nadchodzi program wiadomości dnia, proszę z nami, być. Wiadomości dnia, ja przyjmuję prysznic hinduski, jest godzina 13 akurat. W Państwa domach gości Radio Maryja. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z samorządowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim szef Polskiego Państwa wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu. W ostatnich latach zrealizowano wiele strategicznych i ważnych inwestycji samorządowych, zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda. Dodał, że rolą państwa jest wspomagać samorządy w sprawnym wykorzystaniu także środków z Unii Europejskiej. W regionalnych programach operacyjnych mamy do wykorzystania 31 miliardów euro. Wielkim zadaniem naszym wspólnym i tych ludzi, którzy sprawują władzę centralną, ale także państwa, czy może przede wszystkim państwa, jest to, żeby te pieniądze były wykorzystane jak najlepiej. Obowiązkiem władz centralnych jest stworzenie państwu ku temu warunków. Natomiast waszym zadaniem jest wykorzystanie ich jak najlepiej, tak żeby były one rzeczywiście z pożytkiem dla mieszkańców, tak żeby podniosły one jakość życia społeczności lokalnej. Nie mam wątpliwości, że to czynicie, bo zrealizowanych zostało w Polsce w ostatnich latach wiele wspaniałych inwestycji, pięknych inwestycji. I są miasta, które zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat w sposób nieraz wręcz oszałamiający. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że swoją polityką będzie wspierał działania samorządów, aby w Polsce był realizowany zrównoważony rozwój. Jak podkreślił, ważne jest, by podnosił się poziom życia Polaków, zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach. Wskazał tu na inwestycje infrastrukturalne czy komunikacyjne. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z pielęgniarkami, które od tygodnia prowadzą tam strajk w Centrum Zdrowia Dziecka. Po spotkaniu z pielęgniarkami minister ma rozmawiać z dyrekcją i kierownikami klinik, a finalnie miałoby dojść do spotkania wszystkich stron. Pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów, domagając się podwyżek i zwiększenia obsady kadrowej. Dotychczasowe negocjacje z władzami placówki nie przyniosły rezultatu. Dyrekcja szpitala przekonuje z kolei, że jedynym postulatem zgłaszanym w sporze zbiorowym było zwiększenie wynagrodzenia o 35%. Dziś po południu minister Konstanty Radziwiłł ma przedstawić informacje o sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka Sejmowej Komisji Zdrowia. 20 zł za metr kwadratowy. Tyle ma wynieść stawka za wynajem mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Media dotarły do jego założeń. Premier Beata Szydło najprawdopodobniej przedstawi szczegóły programu w czwartek. Rząd chce budować mieszkania na gruntach należących do Skarbu Państwa. To ma pozwolić na obniżenie kosztów. Lokale miałyby powstać w największych miastach. Z medialnych informacji wynika, że koszt wynajmu 50-metrowego mieszkania wyniósłby około 1000 zł. Osoba, która przez 30 lat regularnie płaciłaby czynsz, mogłaby stać się właścicielem lokalu. Ekonomista Anna Milewska, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, pozytywnie ocenia program Mieszkanie Plus. Z punktu widzenia jak gdyby dochodów osób, które poszukują mieszkania i chciałyby zamieszkać samodzielnie, sami bądź z rodzinami, też uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i nawet te 1300 czy 1500 zł jest w zasięgu młodej rodziny, jeśli nawet dwie osoby pracują i nie zarabiają za wiele. To jednak jest to już, jak gdyby powiedziałabym, w zasięgu. Ideałem byłoby, gdyby koszty związane z najmem mieszkania stanowiły koszty uzyskania przychodu, bo wtedy byłaby to dużo, dużo większa pomoc dla młodych rodzin, dla rodzin mniej zamożnych. Ekspert dodała, że program będzie miał także pozytywny wpływ na gospodarkę. W kwietniu oddano do użytku około 12,5 tysiąca mieszkań, czyli 19% więcej niż przed rokiem. Tak wynika z danych GUS-u. Ponadto wydano ponad 18 tysięcy pozwoleń na budowę i rozpoczęto pracę przy budowie około 20,5 tysiąca lokali. Przed ambasadą Francji w Warszawie w obronie miejsc pracy pikietują pracownicy fabryki wódek Polmos z Łańcuta.
Francuski właściciel zakładu chce przenieść 80% produkcji z Łańcuta do Starogardu Gdańskiego. Związane jest to z szukaniem oszczędności. Pracę ma stracić aż 130 ze 159 pracowników. Według związkowców jest to jednoznaczne z likwidacją Polmosu. W zakładzie trwają trudne negocjacje z francuskim właścicielem spółki dotyczące zwolnień grupowych. Dotychczas nie przyniosły one rezultatów. Przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w Polmosie Marzena Feiger mówi, że protestujący złożyli petycję na ręce ambasadora Francji. My przyjechaliśmy tu dzisiaj prosić ambasadora o interwencję w naszej sprawie, żeby Jean Renault odwrócił decyzję likwidacji naszego zakładu, a o to, żeby nie likwidować 250-letniej tradycji. W głównej mierze przyjechaliśmy my, pracownicy Polmosu Łańcut, bo wiemy, że jest to dla nas ostatnia szansa na zmianę tej niekorzystnej dla nas decyzji. Do 14 przewidziana jest ta manifestacja. Jeszcze w tej chwili trwają przemówienia. Pracownicy założyli spółkę pracowniczą w celu odkupienia Polmosu. Właściciel zakładu odrzucił propozycję w obawie przed konkurencją. A 7 czerwca dojdzie do spotkania władz Polmosu z francusko-polską grupą parlamentarną. Organizatorem spotkania jest poseł PiS-u Kazimierz Gołojuch. Afgańscy talibowie zabili na północy kraju co najmniej 16 osób z 3 lub 4 autobusów oraz wzięli w charakterze zakładników dziesiątki pasażerów, poinformowały lokalne władze. Talibowie dokonali egzekucji 16 pasażerów i uprowadzili 30 zakładników, poinformowała z kolei agencja AFP, rzecznik gubernatora prowincji Kunduz. Z kolei szef miejscowej policji podał, że talibowie zabili 17 pasażerów. Talibowie opanowali znaczne obszary Afganistanu po zakończeniu głównej misji NATO w tym kraju w 2014 roku. Obecnie kontrolują więcej terytorium niż kiedykolwiek od obalenia ich reżimu przez wojska amerykańskie. W kwietniu talibowie ogłosili rozpoczęcie wiosennej ofensywy przeciwko siłom rządowym w Kabulu. Miesiąc wcześniej odmówili wzięcia udziału w bezpośrednich negocjacjach pokojowych z władzami, grzebiąc w ten sposób nadzieję rządu na zakończenie konfliktu trwającego od ponad 14 lat. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 24 do 27 stopni, a miejscami w dolinach górskich oraz nad morzem od 21 do 24. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Podczas burz porwy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat, jak być z dzieckiem niepełnosprawnym. Na to pytanie odpowiedzą nam nasi goście. Pani Maria Klus, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Toruniu. Pani Agnieszka Wyrwas, wicedyrektor do spraw kształcenia podstawowego i gimnazjalnego. Pani Grażyna Kamińska, wicedyrektor do spraw kształcenia ponadgimnazjalnego. Pani Anna Pawluczuk, neurologopeda i pani Katarzyna Łukiewska, terapeuta. Początek rozmów w Radio Maryja i Telewizji trwa o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców gościć będziemy drucha Piotra Bogusza, namiestnika wędrowników. A rozmawiać będziemy na temat Skauci Europy, przygoda służby. Audycja rozpocznie się o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Także już jestem po prysznicu hinduskim. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dzieci ratują świat. Syryjskie dzieci doświadczone dramatem wojny w sposób szczególny będą już modlić się o pokój. Przyjęłam prysznic hinduski, jestem po prysznicu. Proszę Państwa, zaraz program Wiadomości Dnia. Obudź się, Polsko ma. Wiadomości Dnia. Obudź się, Polsko ma. Aparatury ratującej życie. Czytam w naszym dzienniku. Z aniołem pokoju w obliczu Boga. Trwajmy jak dzieci fatimskie na adoracji w pokorze i bojaźni Bożej. O bezcennej lekcji modlitwy pisze ojciec Leonard Głowacki. W cyklu Bliżej Ludzi blokada na refundację. Chora na Parkinsona pani Jadwiga od lat próbuje przekonać Ministerstwo Zdrowia, że Polsce opłaca się refundować nowoczesne terapie i ulżyć w cierpieniu pacjentom z tym schorzeniem. Radio Koncit, pani Jadwiga.
przekonuj. Myślę tylko o Wołodyjowskim, jak rodziły się dzieje małego rycerza kreślone piórem Henryka Sienkiewicza, opisuje Barbara Wachowicz. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy. Także nie ma tu pani Jadwigi z Anglo-Ameryki, Białystok z klubu Jubilat z Narewskiej. Audycja aktualności dnia został punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa i zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor miała, zdradzie Pan Cię. Radio Concita.